Cześć, witajcie w open source'owym symulatorze FlightGear. W dzisiejszym odcinku zobaczymy sobie na szybko pewien nowy feature, jaki pojawił się chyba w samym symulatorze, ale tutaj głównie został dodany do tego samolotu Cessna 182S. A o czym mowa? Jak tu sobie przeskrolujemy opis, to pojawił się tutaj tak towbar, czyli no dyszel, można powiedzieć po polsku. Dyszel do takiego ręcznego wypychania takich właśnie małych samolotów General Aviation. Jeżeli sobie zobaczymy ten artykuł, tak, to mamy w ogóle artykuł, jak zaimplementować taki właśnie dyszel do naszego samolotu. Tu mamy już obrazek, jak to wygląda. Tak, czyli przytwierdzamy sobie dyszel do przedniego koła i możemy ręcznie sobie samolot ciągnąć czy też pchać. Tu jest też opis, jak posługiwać się takim dyszlem już w symulatorze, ale zobaczmy to sobie. Tak, także pierwsza ważna rzecz to to, że musimy mieć FlightGeara w wersji deweloperskiej czy też Nightly, tak, czyli wersja 2020.4. Z tego, co widziałem, to w wersji obecnej tej LTS to jeszcze nie zostało dodane, ale możliwe, że też będzie. I samolot, tak? Nasz samolot Cessna 182S. Tutaj mamy kilka wariantów, ale chyba nie ma znaczenia. Wybieram ten pierwszy. Ten samolocik można sobie normalnie zainstalować tutaj z przeglądaj z oficjalnego hangaru FlightGeara. Nie trzeba go nigdzie szukać. Także ja już mam tutaj ten samolot zainstalowany. Lokalizacja, dobrze, jest Warszawa, jakiś parking, niech będzie. Tu jeszcze sobie zobaczmy stan. No dobrze, jest zaparkowany, zimny. Dobrze, niech będzie taki. Dajmy, lećmy. I jesteśmy w symulatorze. Zobaczmy sobie zatem to wypychanie. Tylko tak, z tego co widzę, tak, mamy linki zabezpieczające. Trzeba by je tutaj pościągać. Ale myślę, że lepiej to zrobić tutaj z menu samolotu. Mamy Aircraft Securing. I po prostu wszystko to odłączmy. Tak, także samolot jest odbezpieczony, czyli tutaj wszystkie te linki i pokrywy zostały usunięte. Kolejna ważna rzecz, no żeby móc tutaj sobie ten samolot ciągnąć czy też pchać, no musimy zwolnić hamulec postojowy. Dobrze, otwórzmy sobie drzwi, wysiądziemy. Teraz mamy menu piechur po polsku, po angielsku walker i mamy wsiąść, wysiąść. Wysiadamy tutaj sobie na zewnątrz. Zamykamy drzwi. No tutaj posługujemy się klawiszami wsad, żeby sobie chodzić klawiszami. I tutaj idziemy do przedniego koła. Ok, jest nasz samolot, może się troszkę oddalę. I klikamy w okolicach tutaj właśnie tej przedniej goleni i mamy okienko z opcjami. No i mamy tutaj właśnie nową opcję Attach Towbar. Jeżeli ją zaznaczymy, to widzimy, że pojawia nam się nasz dyszel. Może tutaj jeszcze sobie podejdziemy z boku. Tak, on się tutaj prezentuje. No i teraz tak, wystarczy, że sobie lewym przyciskiem myszy przytrzymamy tutaj ten dyszel. Teraz to właśnie robię i możemy sobie lewo-prawo obracać kołem, a dając do góry mysz możemy pchnąć nasz samolot do tyłu albo w drugą stronę mysz do siebie w dół i samolot pchamy do siebie. W sumie ciągniemy, o, można by tak to powiedzieć, tak, że ciągniemy ten samolot do przodu. No, idziesz, idziesz. No i to oczywiście możemy się ciągle poruszać i tym samolotem manewrować. Tylko teraz gdzieś mi uciekł. No, idziesz. Okej. No i tak to wygląda. No, bardzo ciekawy feature. W sumie nie widziałem tego feature'a jeszcze w innych symulatorach, chociaż też już tak bardzo nie śledzę, co się tam dzieje w X-Plane czy w Microsoft Flight Simulator. Jeżeli coś takiego widzieliście, to dajcie znać. U mnie jest to nowość nawet w ogóle chyba w świecie symulatorów. Więc wygląda to całkiem fajnie. Można się jeszcze tutaj pobawić w wypychanie samolotów General Aviation. Miejmy też nadzieję, że będzie to udostępniane w kolejnych samolotach, nie tylko w tym jednym. No i teraz, żeby schować ten dyszel, tak samo klikamy tutaj na przednie koło. Checkboxa zdejmujemy i dyszel jest zdjęty. Możemy teraz sobie z powrotem piechur wsiąść do samolotu. Dobrze, jesteśmy. Tak, także to tyle na ten odcinek. Szybki poradnik i nowej funkcjonalności we FlightGear. Także dzięki za oglądanie, do następnego odcinka. Cześć Wam!